Widziałeś już, że ułamek 2 piąte można przedstawić jako iloczyn liczby 2 i ułamka 1 piąta. A to wtedy jest równe 1 piąta dodać 1 piąta. Zaznaczmy to na rysunku. Mamy prostokąt, który został podzielony na 5 części. 5 równych części, a my zaznaczamy 2 z nich, 2 z 5. 1 piątą dodać 1 piątą, czyli zaznaczyłam teraz dosłownie 2 części z 5. Zastanówmy się teraz razem, co mogłoby oznaczać 3 razy 2 piąte. 3 razy 2 piąte. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i na podstawie tego, co zrobiłam tutaj powyżej, zastanów się, co to znaczy i jaki jest wynik. Przejdźmy do rozwiązania. Mogę zapisać, że to jest 3 razy i zamiast 2 piątych zapiszę to, co mam powyżej. Czyli 2 razy 1 piąta. 2 razy 1 piąta. Zapisałam zamiast 2 piątych to, co rozpisaliśmy już powyżej. Mamy do pomnożenia 3 czynniki. Mogę mnożyć w dowolnej kolejności, ale najpierw pomnożmy liczby całkowite. 3 razy 2 to będzie 6. Zatem to jest równe 6 razy 1 piąta. Zaznaczmy na rysunku. Mam teraz wziąć 6 części po 1 piąta. Tu jest 1 piąta, 1 piąta, 1 piąta, 1 piąta, 1 piąta. Mam już 5 części, czyli 5 piątych i całość. Jeszcze 6 część, 1 piątą biorę. Ile mam zaznaczonych części? 6 z 5. Zatem 6 razy 1 piąta to inaczej 6 piątych. Idzie nam bardzo dobrze. Zróbmy jeszcze raz ten przykład, ale inaczej. Napiszę jeszcze raz. 3 razy 2 piąte. Teraz zamiast 2 piątych napiszę, że to jest tak jak tutaj, 1 piąta dodać 1 piąta. Muszę to napisać w nawiasie. To jest 1 piąta dodać 1 piąta. Zatem mogę napisać, że to jest 3 razy ten sam nawias. Czyli 3 razy dodaję ten sam nawias. Czyli 1 piąta dodać 1 piąta. I jeszcze raz nawias. I jeszcze raz nawias. 3 razy dodaję ten sam nawias. Zobacz, wszędzie tutaj mamy dodawanie, zatem nic się nie stanie, jeśli pominę te nawiasy, prawda? Nie są one nam tutaj potrzebne. Możemy dodawać jak chcemy. Wykasujemy te nawiasy. One są niepotrzebne. I co nam wyszło? Mamy dodaną 1 piątą. Ile razy? 6 razy. Zatem zapiszę, że to jest 6 razy 1 piąta. A 6 razy 1 piąta to my wiemy, że to jest 6 piątych. Mam nadzieję, że teraz widzisz, że 3 razy 2 piąte to to samo co 3 razy 2 razy 1 piąta, albo inaczej 3 razy 1 piąta dodać 1 piąta.